Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Do tej pory nagrałem 11 nauczań na temat łaski i dzisiaj i tym zakończyłem jakby ten pierwszy blok tematyczny i dzisiaj rozpoczynam drugą część tego całego nauczania. I zaczynam blok tematyczny na temat wiary. Całe to nauczanie z łaski przez wiarę, ono ma taki cel, aby ułożyć jakby bardzo jasno i technicznie poukładać rzeczy związane z łaską i z wiarą. Rzeczy, które są jakby fundamentem funkcjonowania chrześcijanina, bo tutaj na tej ziemi żyjemy z łaski przez wiarę. I jak powiedziałem, dzisiaj zaczynamy ten drugi blok tematyczny, blok wiary. I chciałbym tutaj zacząć od pewnej myśli. Ta myśl, ona jest jakby bardzo jakby, on jest jakby łącznikiem tych dwóch tematów, tematu łaski i tematu wiary. Ta myśl brzmi w ten sposób, że łaska wychodzi od Boga, a wiara wychodzi od człowieka. I chciałbym, żebyśmy o tym zawsze pamiętali, że ta łaska jest od Boga, wiara jest od człowieka. Czyli łaska jest z Boga, wiara jest z człowieka. Oczywistą rzeczą jest, że to ziarno wiary, które ono wyrastając buduje wiarę w człowieku, ono zostało złożone w duchu człowieka przez Boga. Ale to człowiek jest tutaj generatorem, czy też glebą, to lepiej zabrzmi, glebą, na której to ziarno wiary wyrasta i może owocować właśnie całym systemem rozwoju wiary. To nauczanie chciałbym nazwać epoka wiary, bo tak też uważam. Uważam, że żyjemy w epoce wiary. Wiara jest walutą tutaj na ziemi. Kiedy pójdziemy do nieba, my nie będziemy już potrzebowali wierzyć, bo będziemy widzieć, będziemy słyszeć, będziemy dotykać. Nie będziesz potrzebował wierzyć, ponieważ będziesz mógł bezpośrednio. W jaki to będzie sposób, to jest dla mnie tajemnica jeszcze jakby nie odkryta do końca. W jaki sposób to będzie się odbywało, ale nie będziesz potrzebował już wiary. Słowo Boże w jakimś miejscu mówi, że dziś są te trzy: wiara, nadzieja, miłość, lecz z nich największa jest miłość. Dlaczego? Ponieważ wiara i nadzieja dotyczą jedynie funkcjonowania tutaj na ziemi. Miłość, ona dotyczy funkcjonowania na ziemi i funkcjonowania w niebie, w tym szeroko pojętym kontekście nieba, ponieważ mówiąc o niebie, mówię o tej przestrzeni, gdzie będziemy do pewnego czasu przebywali jedynie jako duchy, a potem otrzymawszy nowe duchowe ciała, będziemy żyć na nowej ziemi, ponieważ jak wiecie, będzie nowa ziemia i na tej nowej ziemi będą panowały niebiańskie zasady, a więc miłość, ona jest jakby formułą wieczną. Natomiast wiara i nadzieja, one są tutaj jakby na ziemi dzisiaj, one są nam dzisiaj potrzebne. Bez nich nie jesteśmy w stanie funkcjonować dzisiaj, no a żyjemy tutaj dzisiaj. A zatem wiara, ona jest umocowana w człowieku, łaska jest umocowana w Bogu. Chciałbym zacząć od Ewangelii Mateusza, 8 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety od 5 do 10. A gdy wszedł Jezus do Kafarnaum, przystąpił do Niego setnik, prosząc Go i mówiąc: Panie, sługa Twój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój,
Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem poddanym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A więc widzimy, że Bóg szuka wiary, a więc jest ona Mu potrzebna. Ja nie chcę tego wersetu rozkładać szerzej, bo nie o to nam chodzi. Chodzi nam tutaj o zrozumienie jednej bardzo ważnej rzeczy. Jezus mówi, u nikogo tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Czyli czego Bóg szuka? Bóg szuka wiary. Bóg szuka w człowieku wiary. Czyli Bóg czeka na wiarę człowieka. Rozumiecie, przyjaciele? Bóg szuka wiary. Po co On szuka tej wiary? Chciałbym, żebyśmy znaleźli list do Efezjan 2:7. Po co Bogu nasza wiara? List do Efezjan 2:7. List do Efezjan 2:7 mówi tak: aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Po co Bogu jest wiara? Bogu potrzebna jest wiara, aby za jej pomocą uwolnić łaskę do życia człowieka. Za pomocą wiary uwalniamy do swojego życia łaskę. A więc Bóg szuka wiary, ponieważ On chce, abyśmy doświadczyli Jego dobroci, abyśmy doświadczali ustawicznie Jego dobroci, abyśmy doświadczali Jego obecności, abyśmy mogli korzystać z całego niebiańskiego potencjału. On dlatego szuka wiary, bo wie, że to jest jedyne narzędzie, jest to jedyne wiadro, tak naprawdę duchowe wiadro, którym możemy zaczerpnąć łaskę. Czyli wszystko to, co Bóg dla nas zrobił w Chrystusie Jezusie. Prawda? Dlatego On szuka wiary. Bóg szuka wiary, bo za pomocą wiary i tylko za pomocą wiary można korzystać z łaski. Czytajmy dalej list do Hebrajczyków 6:12. Pociągniemy tą myśl. List do Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc widzimy, że człowiek, który przez wiarę sięga po łaskę, zaczyna dziedziczyć obietnicę, staje się realnym uczestnikiem obietnic Bożych. Nie jest to już tylko w sferze teorii w jego życiu, ale jest to bardzo praktyczne, jest to bardzo dotykalne. A więc za pomocą wiary my sięgamy po łaskę, która się objawia w postaci potężnych obietnic Bożych. W łasce wszystkie obietnice Boże mają swoje tak dla nas, ponieważ to Chrystus jest dawcą tejże łaski i w Chrystusie Jezusie te wszystkie obietnice są wypełnione, są zrealizowane. Ale jak one mogą w praktyczny sposób zadziałać w naszym życiu? A to nas, prawda, interesuje jedynie, zgadza się? Mnie osobiście interesuje to, aby Boże rzeczy w praktyce zadziałały w moim życiu. Mnie nie interesuje to, że one są. Cóż z tego, że ktoś ma miliony, skoro w danej chwili ja nie posiadam do nich dostępu? Oczywiście, ja mogę powiedzieć, super, fajnie, że te miliony gdzieś tam są, ale one nie są dla mnie dostępne. Ja cieszę się z tego, co ja mam, bo ja mogę tego użyć. Rozumiecie? Czyli ja szukam ustawicznie możliwości praktykowania łaski. A to jest możliwe jedynie za pomocą wiary. Przyjrzyjmy się dalej. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Tutaj jest podobieństwo o siewcy. Od 4 wersetu. A gdy się zeszło wielu ludzi i z miast przybyli do Niego, do Jezusa oczywiście, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca,
rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, czyli na taki skalisty grunt, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zdusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stukrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ziarno w tym momencie, ono stanowi dla nas analogię ziarna wiary złożonego w nas. Bóg zasiał we mnie i w ciebie ziarno wiary. Zanim przyszedłeś tu na ziemię, w ciele, zanim twoja dusza zafunkcjonowała tutaj, to twój duch był u Boga w niebie. Zanim wszedłeś w miejsce, które jest czasoprzestrzenią dla nas tutaj dostępną w tej postrzegalności psychofizycznej, to ty byłeś w przestrzeni niedostępnej, przestrzeni duchowej jako duch. I tam zostało w ciebie zasiane, włożone, zdeponowane ziarno wiary, czyli jakiś element, podstawowy element wiary. Kiedy tutaj zszedłeś na ziemię, twój duch obumarł, ale ziarno wiary istniało i ty jako człowiek będący tutaj na ziemi, jako człowiek z ducha, duszy i ciała, posiadałeś ziarno wiary, bo zostało ono złożone w każdego człowieka, ale od twoich decyzji zaczęło być zależne to, jaką glebą będziesz dla tego ziarna. Bo tą glebą jest nasza dusza i nasze ciało, czyli nasza psychofizyczność. I tak naprawdę, tak jak my zdecydujemy, tak to ziarno będzie miało. To nie jest tak, że niektórzy są wybrani, aby mieć wiarę, a inni nie. Wszyscy otrzymali ziarno wiary, ale nie wszyscy zdecydowali o tym, aby być dobrą glebą. Bycie dobrą glebą, bo to jest bycie człowiekiem przyjmującym rzeczy od Boga na pułapie psychofizycznym. Krótko powiedziawszy, idzie sobie taki delikwent X i słyszy, że gdzieś tam jest głoszona Ewangelia. I on, mając ziarno wiary w swoim duchu, złożone w nim przed założeniem świata, zanim się tutaj w ogóle urodził jeszcze jako człowiek, on słyszy tę Ewangelię, ta Ewangelia zaczyna współgrać z tym ziarnem wiary, ale od niego zależy, czy on to o tym zdecyduje, że to jest prawdziwe dla niego, czy o tym nie zdecyduje. To on jest decydentem o jakości gleby, którą jest. Wiecie, na czym rzecz polega? To nie jest kwestia predestynacji, czy w innym słownictwie wybrania Bożego. Nie, nie ma wybrańców wiary. Każdy człowiek może wierzyć, ponieważ ma ku temu podstawę w postaci złożonego w jego duchu ziarna wiary, ale to od jego decyzji zależy, czy on będzie chciał, aby to ziarno się rozwijało. Czyli poprzez decyzję stajemy się glebą, taką czy inną. Poprzez decyzję, poprzez akt decyzji. Dlatego jest napisane w Piśmie Świętym, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie. Czy to jest decyzja, czy ty pragniesz, jaką glebą ty chcesz być. Jaką glebą ty chcesz być. Czy ty chcesz być glebą dobrą, która wyda stukrotny plon, czy ty też decydujesz, tak, że ty jesteś glebą skalistą, nie przyjmującą wilgoci, czy też decydujesz o tym, że ty jesteś jakąś tam glebą, na której wyrastają jakieś chwasty i ty ulegasz tym chwastom, czy nie. Wszystko zależy od twoich decyzji. A więc każdy z nas, każdy z ludzi otrzymał możliwość wierzenia, ale nie każdy skorzysta z tej możliwości. Dlatego też jest napisane, wiara nie jest udziałem wszystkich. Ale nie dlatego, że nie wszystkim została dana, tylko dlatego, że nie wszyscy decydują, aby wierzyć. O tym, czy wierzymy, czy nie, decydujemy my. To ja decyduję, czy będę wierzył w łaskę. To ja decyduję. To ja decyduję, czy będę wierzył.
To ja decyduję. Nikt za mnie nie decyduje. I to ty, przyjacielu, decydujesz o tym, czy to ty będziesz wierzył. I nie możesz na nikogo tej odpowiedzialności zrzucić. I nie możesz powiedzieć, urodziłem się w takim środowisku czy w innym, wychowuję się w takim czy w innym. Bzdura! Jesteś decydentem odnośnie zastosowania lub niezastosowania ziarna wiary, które jest w twoim duchu. Jesteś decydentem w stosunku do tego, jaką glebą, w cudzysłowie, ty będziesz. Czy też jesteś. Spójrzmy na Ewangelię Łukasza, dalej 17 rozdział, 6 werset. 17 rozdział, 6 werset. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne i rozkazalibyście, i rzeklibyście do tego figowca, wyrwi się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałby was. Tutaj użyte jest słowo, jeśli byście mieli. Oryginał mówi, skoro macie wiarę jak ziarnko gorczyczne, możecie rzec. Skoro, tam jest użyte greckie słowo określające formułę skoro. Skoro macie wiarę jak ziarnko gorczyczne. Czyli skoro macie wiarę, możecie rzec. Ale czy wyrzekniecie, czy nie, to jest inny biznes, mówi Bóg. Tak? Czyli jeszcze raz tutaj widzimy, że Bóg mówi, wy macie tą wiarę, wy nie możecie mi powiedzieć, że ja wam tej wiary nie dałem, bo ja wam tą wiarę dałem, macie ją w duchu, macie to ziarno wiary, ten pierwotyp, początek, tak? Ten start wiary macie, ten starter macie. Okay? Ja wam wmontowałem ten starter, ale czy wy zaczniecie tego używać, to jest zależne tylko od was. A więc widzimy, że wiara wychodzi od człowieka. Żeby łaska działała w twoim życiu, przyjacielu, musisz o nią wierzyć. Żeby łaska działała w twoim życiu, musisz wierzyć o tą łaskę, czy też w tą łaskę. Możesz wierzyć tylko w łaskę. Nie ma innego, przyjaciele, innej przestrzeni wiary, inaczej, nie ma innego kierunku wiary niż tylko w łaskę. Wiara jest tylko w łaskę, nie istnieje inna wiara. Boża wiara jest tylko w Bożą łaskę. Wszelka inna wiara, ona nie ma podstaw bożych. Są różne wiary i różne rzeczy. Ale wiara Boża, która definiuje się jako pewność, bo wiara jest pewnością, ja będę o tym jeszcze nie raz o tym mówił, wiara Boża, a jest napisane, miejcie wiarę Bożą, jest tylko w Bożą łaskę. To jest wiara w łaskę. A więc możesz wierzyć po Bożemu jedynie w łaskę Bożą. W nic innego się nie wierzy. Wierzyć to znaczy, po pierwsze, być pewnym łaski, choć się jej nie widzi. Tak? Po drugie, wypowiadać się zgodnie z prawdami łaski. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć to znaczy być pewnym łaski, choć się jej nie widzi, nie słyszy, nie doświadcza w ten sposób taki fizyczny, prawda? Psychofizyczny. Ale jest się pewnym, że ta łaska jest dana, że ona jest dla mnie i że ona jest jakby uwolniona do mojego życia. I następnie wypowiadać się zgodnie z prawami łaski, zgodnie z różnorakimi prawdami, które łaska w nasze życie wnosi. List do Hebrajczyków 11:1 mówi do nas, to jest właśnie ta jedyna w zasadzie taka w Biblii, w jednym miejscu skumulowana wypowiedź na temat łaski, że na temat wiary, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli widzimy, że wiara jest pewnością. Wiara to jest pewność. Zaznaczam, że to nie jest pewność związana z naszymi odczuciami.
że to nie jest pewność związana z tym, że ja mam poukładane w swoim intelekcie te wszystkie rzeczy i że ja tak czuję. Nie. To jest pewność związana z tym, że ja zdecydowałem, tak, że dane prawdy Boże są prawdami Bożymi. Tak? Że dane informacje są prawdami Bożymi. Że ja zdecydowałem. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. A więc jestem pewny, czyli ja dzisiaj jestem absolutnie przekonany, że to, czego ja się spodziewam, czyli na co oczekuję, już posiadam. Choć tego nie widzę, bo dalej mówi ta definicja przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara to jest pewność, że dzisiaj posiadam już to, czego się spodziewam w związku z działaniem Bożej łaski, mimo że tego jeszcze nie doświadczam. Czyli doświadczenie, ono nie jest w ogóle potrzebne w wierze. Wiara działa przed doświadczeniem. Doświadczenie jest wynikiem wiary, a nie podstawą dla funkcjonowania wiary. Ludzie mówią, jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. Ja mówię, jeśli nie uwierzysz, to nie zobaczysz. To jest ogromna różnica. Jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę, to jest herezja. A jeśli nie uwierzę, a jeśli nie uwierzę, to nie zobaczę, to jest prawda Boża. To jest prawda Boża. Rozumiecie, przyjaciele? I tutaj spójrzmy jeszcze na drugi list do Koryntian 4,13 do tego. Drugi list do Koryntian 4,13. Słowo Boże mówi tak, mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. Tutaj na samym początku właśnie zaczynam komunikować wam, że ta wiara, tak, ona jest od razu wprowadzana w system wypowiedzi i dopiero wtedy ona funkcjonuje jak należy. Czyli wiara musi być wypowiadana. Jeszcze o tym będę tłukł do waszych głów bardzo, bardzo dużo razy. Ale to jest ten początek, gdzie chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie, jak wygląda to funkcjonowanie w epoce wiary. Jak to jest poukładane. My żyjemy właśnie w tym systemie, żyjemy w tej epoce. No i lecimy dalej sobie, przyjaciele. Ewangelia Łukasza, 16:16. Ewangelia Łukasza, 16:16. Do czasów Jana było prawo i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziela. A więc widzimy, że wiara Bogu to jest gwałt na naturalny. W innym miejscu jest napisane, że gwałtownicy dziedziczą Królestwo. No widzimy, że to Królestwo, ono zasadza się na łasce, która jest dostępna przez wiarę. A więc mówiąc o Królestwie Bożym, mówimy o Królestwie łaski przez wiarę. A więc wierzyć, to znaczy gwałcić to, co naturalne, bo to, co naturalne, jest widoczne. To, co naturalne, jest doświadczalne w sposób psychofizyczny i na tej przestrzeni nie porusza się żadna wiara. Czyli w ogóle wiara, ona nie porusza się w przestrzeni widzialnej. Wiara nie dotyczy rzeczy naturalnych. Ludzie mówią, że ja to widzę, jestem pewien tego, no to ja w to wierzę. Absolutna bzdura. Absolutna bzdura. To jest coś takiego, że i wchodzisz do pokoju, patrzysz, stoi kilka krzeseł, jedno ma takie nogi, jedno ma cienkie, drugie ma grubsze i ty sobie na podstawie swojej obserwacji naturalnej postrzegalności, ty sobie wybierasz te krzesło z mocnymi nogami, siadasz na tym krześle i mówisz, no ja tutaj miałem taką wewnętrzną pewność, że to jest to krzesło, że na którym powinienem usiąść. Ty nie miałeś żadnej wewnętrznej pewności. Ty po prostu na podstawie zewnętrznej postrzegalności oceniłeś sytuację, a teraz nazywasz to wiarą, bo chcesz, żeby to ładnie brzmiało. No to nie tak działa. Wiara to jest gwałt na naturalność. Zupełny gwałt. To jest jakby odsunięcie się od systemu naturalności. To, co naturalne, zawsze będzie przeszkadzało w rozwoju wiary. Twoja postrzegalność psychofizyczna przeszkadza w rozwoju wiary, ponieważ wiara w ogóle nie potrzebuje naszej postrzegalności zewnętrznej. Wiara nie potrzebuje naturalnej analizy.
Wiara nie potrzebuje rozłożenia problemu na części pierwsze i ocenienia, jak to wygląda. To wszystko są rzeczy ważne. Strategia, analiza, ale wiara to nie jest, ona nie funkcjonuje w formacji strategii i analizy. Wiara to pewność tego, czego się spodziewam z przestrzeni łaski Bożej. Wiara to przeświadczenie, że łaska Boża jest mi dana i działa w moim życiu, mimo że jej nie widzę. Oto jest wiara, przyjaciele. To jest wiara. Gdzie tu miejsce na analizę, jak tu nie ma, nie widać rzeczy, które należy przeanalizować? Żeby coś przeanalizować, to trzeba to widzieć. To trzeba umieć tą rzecz dotknąć, policzyć. Rozumiesz? Tu nie ma co liczyć. Wiara to pewność w niewidzialne działanie łaski. I wtedy dopiero ta łaska, ona funkcjonuje jak potrzeba i działa w naszym życiu. Ona się realizuje, ta moc zaczyna płynąć wtedy, kiedy my wierzymy. Oto funkcjonowanie zasad epoki wiary, przyjaciele. Hebrajczyków 11:6, patrzmy sobie dalej w Pismo Święte. Hebrajczyków 11:6. 11:6. I Słowo Boże mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc widzimy, że bez wiary nic się nie osiągnie. To jest napisane, bez wiary nie można podobać się Bogu. Ten werset, on pokazuje nam, że to nie jest tak, że to Bóg, że Bóg ma negatywne zdanie na twój temat, kiedy ty nie wierzysz, bo już wiesz na temat o łasce, że Bóg nie ma zdania złego. Chodzi o to, że nie można podobać się Bogu. Ten zwrot oznacza, że nie można korzystać z niczego, co Bóg ma, tak? Czyli nie można, a wiecie, że Bożym upodobaniem jest dawać, a więc nie, bez wiary nie możesz brać. A więc jeżeli Bożym upodobaniem jest dawać, On jest wiecznym dawcą i On z tego czerpie największe szczęście, że On daje, bo też w swoim słowie On zaznaczył, że większą rzeczą, bardziej błogosławioną, bardziej uszczęśliwiającą jest dawać niż brać, a On zawsze jest wzorem w tym, co On powiedział, prawda? To w tym momencie my widzimy, że jeżeli my nie bierzemy od Boga, a skoro nie wierzymy, to nie bierzemy, no to się nie możemy Mu podobać, my nie możemy wchodzić w Jego system upodobania, czyli nie sprawiamy Bogu radości. Tutaj jest napisane w ten sposób, bez wiary nie sprawiamy Bogu radości, a, prawda? Kto bowiem podchodzi do Boga, przychodzi do Boga, musi uwierzyć, tak? Ale w co uwierzyć? Nie tylko w to, że On istnieje, ale w to, że On jest dobry, że to dobry Bóg, czyli widzimy znowu ta informacja o łasce tutaj gdzieś podprogowo nam wchodzi. Ale musimy uwierzyć, że jest to Bóg, który ma niezasłużoną przychylność dla nas i w wyniku tej niezasłużonej przychylności rozwija się Jego system w nas, czyli Jego zdolności, umiejętności, tak? Rozwijają się w nas. A więc widzimy, że wierzyć Bogu, tak? To trzeba nie tylko uznawać, że On jest, ale też uznawać, że On jest Bogiem łaski i tylko w takiego Boga wierzyć. My wierzymy tylko w Boga łaski, bo innego Boga nie ma. Nie ma innego Boga, wszystko inne to jest bałwan. Wszystko inne to bałwan, to jest bałwochwalczy system. Ewangelia Łukasza 24:25, idziemy dalej. Ewangelia Łukasza 24:25. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. A więc widzimy, że naszym zadaniem jest uwierzyć we wszystko. We wszystko. Czyli tutaj widzimy, że Jezus mówi, jesteście głupi i macie gnuśne, czyli zatwardziałe, takie podstarzałe wnętrze. Skupiliście się na czymś innym, tak, niż Bóg. Czyli skupiliście się na rzeczach innych niż Boże prawdy. Czyli nie uwierzyliście we wszystko. Moim i Twoim zadaniem jest uwierzyć we wszystko, we wszystko, a weźmiesz wszystko. Co
Co to znaczy uwierzyć we wszystko? Uwierzyć we wszystko, to znaczy uwierzyć we wszystko, co mówi Bóg o Tobie i o rzeczywistości, która Ciebie otacza. A więc uwierzenie we wszystko, to jest uwierzenie w każde słowo Boga odnoszące się do Ciebie i do rzeczywistości, która Cię otacza. A więc widzimy, że wiara, ona nie działa wybiórczo, że my wierzymy w Boga całościowo, wierzymy w cały Jego przekaz, w cały Jego przekaz, w calutki Jego przekaz. A więc, kiedy uwierzysz we wszystko, to wszystko też będziesz mógł wziąć. Wszystko będziesz mógł wziąć. Wziąć. Czasami mnie tam ktoś poucza, więc staram się pilnować. Wziąć. Ewangelia Marka 11:24. Spójrzmy sobie jeszcze, żebyśmy mieli jeszcze lepsze. 11:24. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I nieraz to powtarzam, że oryginał grecki mówi, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. A więc Bóg ma dla nas wszystko. Wszystko. Wiecie, co to oznacza? Ja chcę cię od razu dzisiaj... Chcę rozwalić w Tobie pewien system, że Bóg czegoś dla Ciebie nie ma. On ma wszystko. Wszystko. A więc On ma dla Ciebie pełen, jakby pełen potencjał szczęścia, zaopatrzenia. Pod każdym względem. Ma wszystko dla Ciebie. Co to znaczy wszystko? Słowo wszystko oznacza całość, ogół, komplet, całokształt. Ale jak tą całość, ogół, komplet, całokształt, jak mamy po to sięgać? Ponieważ to wszystko się mieści w tej łasce, w tej niezasłużonej przychylności. Skoro on stał się niezasłużenie, znaczy on stwierdza, że nie potrzebuje, aby ktoś zasłużył na to wszystko i on to daje zupełnie za darmo, bo Chrystus Jezus zapłacił cenę, to teraz on to wszystko ma w tej łasce. To w łasce jest. A więc On ma wszystko. I teraz co ja? Ja teraz muszę wierzyć o to wszystko, a będę miał wszystko. Tylko wierzcie, że otrzymaliście wszystko. Czyli ta nasza wiara, ona musi być skoncentrowana na tym, że ja wszystko już mam. Boże, uwielbiam Ciebie za to, że mam. Nie będę się teraz spinał na tym, żeby tutaj gdzieś się kajać w swoim życiu i myśleć, jak tam sobie te rzeczy mam wypracować, czy zasłużyć u Ciebie. Ja po prostu uznaję, że mam wszystko. I co się dzieje? I wszystko zaczyna do Twojego życia płynąć. Wierzysz we wszystko i masz wszystko. I na koniec Ewangelia Marka 9:23. Ewangelia Marka 9:23. Jest napisane, a Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla człowieka, który ufa Bogu. A więc, jeżeli będziesz wierzył, to wszystko dla ciebie będzie możliwe. Co będzie dla Ciebie możliwe, drogi przyjacielu? Wszystko! Powiedz teraz ze mną. Jeżeli będę wierzył, to wszystko będzie dla mnie możliwe. A teraz idź krok dalej i powiedz. Drogi Ojcze, wierzę, że mam wszystko w Twojej łasce, którą mi okazałeś w Chrystusie Jezusie. Wszystkie Twoje obietnice zrealizowały się w Jezusie Chrystusie, a więc one są dla mnie. Ojcze, ja wierzę w tą łaskę, chociaż jej nie widzę, chociaż jej nie doświadczam w mojej psychice, ale ja teraz jestem pewien tej łaski. I ja teraz w imieniu Jezusa ogłaszam, że mam wszystko, co dla mnie przygotowałeś w łasce. I dziękuję Ci za to. W imieniu Jezusa.